Jeżeli chcesz dokonać zmiany w swoim życiu, szukaj tego dyskomfortu, zwracaj na to uwagę. Zwracaj uwagę, czyli zadaj sobie czasem takie pytanie: dla mnie magiczne, o co tak naprawdę ci chodzi? O co mi chodzi? Nazywam się Dytazając, Zając, jestem psychologiem i to psychologii oddałam dużą część mojego życia. Wszystkie kursy psychologiczne, podcasty, książki i materiały, które znajdziesz na mojej stronie są sposobem na opowiadanie o mocy działania i podejmowania kolejnych kroków w stronę upragnionych celów. Wierzę w to, że każdy kryzys może stać się początkiem czegoś dobrego, a każde wyzwanie okazją do poznania siebie. Na moim biurku zawsze stoi kubek jaśminowej herbaty i notę z notatkami, planami, pomysłami i strategiami. Gdzieś obok Piętrzy się to z książek, które aktualnie czytam albo chciałabym przeczytać jak najszybciej. Uwielbiam zatapiać się w ciszy lub pracować otulona dźwiękami muzyki klasycznej, a gdy tylko to jest możliwe, szukam sposobu na zobaczenie kolejnego kawałka świata. Dziś zapraszam cię do mojego świata. Czas na nowy odcinek podcastu. Hospicium Samo to słowo sprawia, że jestem kilkaset lat starsza. Wystarczy, że wejdę do tego wielkiego, brudnego budynku, a staję się smutną, starą kobietą. Zamykają się za mną ciężkie, czymś okute drzwi, a ja zaczynam się garbić. Co mnie tak przytłacza? Najpierw cisza. Jest pora obiadowa, kiedy się tam pojawiam. Pokoje są puste. Jedynie w sali na parterze ktoś cicho rozmawia. Pokonuję kilka schodów, przytrzymuję się barierki, żeby nie upaść. Zwykle tego nie robię. Spoglądam pod nogi, mimo tego, że przede mną tylko trzy kolejne stopnie. Gwar z jadalni jest coraz bardziej donośny. Donośny, ale raczej nieradosny. Jest pozbawiony entuzjazmu. W mojej głowie myśl: Ten warto raczej zbiór pomruków starych, smutnych pomruków. Wchodzę do sali i moje spojrzenie szybko znajduje panią Stanisławę. Według mojej karty, kobieta ta ma 97 lat, wygląda na 140, siedzi na wózku, właściwie zapada się w nim. Jest maleńka, pomarszczona i szara. Jedyny kolor, jaki w niej dostrzegam, to kolor pięknego, błękitnego nieba. Ma oczy jak bławatki. Podchodzę do niej błyskawicznie chcę ją stąd zabrać, a do bławatków dodać kolorową bluzkę, którą jej przyniosłam, różową. Nie wiem jeszcze, jak wytłumaczę to personalowi hospicjum. Mamy nie wchodzić w głębokie relacje, unikać uszczęśliwiania na siłę, po prostu. Po prostu towarzyszyć w ostatnich chwilach życia. Ja chcę czegoś więcej. Chcę dodać blasku szarej twarzy pani Stasi i znów chcę mieć 20 lat. Witam się szybko. Równie szybko opuszczam jadalnię i wjeżdżam na piętro. Otwieram białe drzwi pokoju numer 8, wjeżdżam tam, wołam pielęgniarkę. Wspólnie przenosimy panią Stanisławę na łóżko. Hm. Czy ono rzeczywiście jest tak wygodne? Czy ja tylko mam w to wierzyć? Pani Stasiu, podchodzę powoli do wysokiego, bezbarwnego łóżka. Mam mały prezent. Dziś są Pani urodziny. Uśmiecha się jednym kącikiem ust. Już zdążyłam się nauczyć, że to tłumiona radość. Gdybym uruchomiła wyobraźnię, nazwałabym to nawet ekscytacją. Dziecko... Mówi powoli, ale jej głos jest mocny i pewny. Urodziny. Kto pamięta o takich rzeczach? No i każdy powinien, dzisiaj świętujemy. Bardzo, bardzo chcę zobaczyć uśmiech od ucha do ucha. Czas na zagadkę. Kolor różowy. Zastanawia się. W takich chwilach jak ta, myślę o tym, na ile się ze mną droczy, a na ile szuka odpowiedzi. Różowy cukierek? Wybucham śmiechem. Pani Stasia ma cukrzycę i wie, jak bardzo pilnuję jej diety. Siadam obok niej na łóżku, a ona niemal odruchowo łapie moją dłoń. Jest cieplejsza od mojej, bardzo delikatna i krucha. Nie mam mowy kiwam głową. O słodkościach zapominamy. Różowe to jest moja pierwsza podpowiedź, druga coś miłego w dotyku i pięknego. Spodoba jej się ta bluzka. Opowiedziała mi setki historii o swoim życiu. Z większości z nich wyzierała przerażająca samotność, z części tęsknota. Tylko kilka z nich to pełne uśmiechu i młodzieńczego entuzjazmu bajki. W tych historiach Stasia ma 20 lat tak jak ja i całe życie przed sobą. W tych historiach Stasia wierzy w cudowną przyszłość, wielką miłość, spełnienie marzeń i nie widzi ograniczeń. W tych opowieściach Stasia wygląda jak milion dolarów. W każdej ma na sobie cukierkowo-różową bluzkę z delikatnego materiału. Kłada na łóżku pudełko z prezentem. Jestem zestresowana. Kupiłam specjalnie kremowe opakowanie. Przewiązałam je delikatną wstążeczką. Żadnych standardowych torebek. Pani Stanisława wpatruje się w nie z niedowierzaniem. Puszcza moje dłoni już chce sięgnąć po prezent, Płudzi się w niej dziecko, widzę to. O nie, najpierw zagadka, uśmiecham się. Różowe, miłe w dotyku, piękne. Mogę jeszcze dodać jedną wskazówkę. Ten prezent to wspomnienie przeszłości. Błysk w oczach. Jeśli powie, że to bluzka, to zwariuję. A potem będę podskakiwać pod sufit ze szczęścia. Proszę, powiedz, że to bluzka. Dziecko, zaczyna i drży. Nie wolno ci dawać mi takich rzeczy, wyrzucą cię. Wiem, że nie chciałaby tego, ja też nie. Nie wyrzucą. Mówię cicho, wszystko załatwione. Zgadujemy? Różowe i piękne, i z dawna. Znów powraca uśmiech. Kiedyś miałam taką piękną bluzkę, mówiłam ci o niej? Chyba tak. Jakbyś. Gdybym. Znowu drży, a ja żałuję, że. Prowadzam ją w taki nastrój, ja bym chciała zobaczyć ją jeszcze jeden raz. Otwieram powoli pudełko, kolor chyba się zgadza, krój, nie mam pojęcia, czy choć trochę zbliżam się do ideału. Pokazuję Pani Stanisławie to, co tak skrupulatnie zapakowałam. Patrzę jej w oczy i widzę to, a potem widzę jej łzy i uśmiech, na który czekałam. Pomagam jej włożyć różową bluzkę, która idealnie pasuje do jej bławatkowych oczu. Przynoszę lustro. Wycieram jej łzy. A ona przytrzymuje moją dłoń i mówi cicho, patrząc mi prosto w oczy. Nie pozwól, żeby to zdarzyło się tobie. Co? Jestem sama. Sama? Nie. Ja jestem. Są panie znajomi. Ty mi się przydarzyłaś. Ja jestem sama, mąż mnie zostawił, dzieci też, ale to była moja wina. Ja niczego nie chciałam dla siebie, a miałam tyle planów, pomysłów. Niczego dla siebie i zobacz, jak kończę. Nie pozwól, żeby to zdarzyło się Tobie, tylko rób to, co Ci serce dyktuje. I rozum, co jest dobre dla ciebie. Zmarła trzy tygodnie później. Taką proponuję prawie końcówkę sezonu drugiego mojego podcastu, a fragment, który przeczytałam, to początek mojej książki. 30 dni do zmian, dokonaj życiowej metamorfozy w kilka tygodni. Brzmi jak opowieść, ale opowieść to jest tylko ten fragment, reszta to jest psychologia, strategie, techniki, ćwiczenia. Ta opowieść była dla mnie ważna, dlatego że wydaje mi się, że rozmowy z osobami, które są u schyłku swojego życia, rozmowy z osobami, które wiele przeżyły i wiedzą, gdzie popełniły błędy, wiedzą, gdzie nie były blisko siebie, kiedy nie były blisko siebie, to te rozmowy właśnie mogą stać się dla nas też dobrym, dobrym kopniakiem motywacyjnym, żeby pewne rzeczy w swoim życiu zmienić. Kończymy, prawie kończymy już sezon drugi podcastu. Planuję różne nowe rzeczy na kolejny sezon, więc mam, mam, nadzie mam nadzieję, że będziecie tutaj, będziesz ze mną tutaj i, i posłuchasz mnie jeszcze nie raz. Mm. Ale tak, właśnie tym tematem chciałabym dzisiaj się zająć, o tym porozmawiać, czyli o zmianie. Rozmowa, czy to z panią Stanisławą, czy tak jak akurat dzisiaj miałam rozmowę z moją babcią, która ma 88 lat i um, już zwierza mi się z różnych rzeczy, opowiada różne historie, wspomina różne rzeczy. Takie rozmowy, jeżeli mamy ochotę je wysłuchać, jeżeli mamy ochotę się przy nich zatrzymać i rzeczywiście zabrać z nich coś dla siebie, Mogą stać się jedną z najlepszych rzeczy, które uruchomią nasze zmiany. Bez względu na to, czy chcesz zmienić swój styl życia, rozmawialiśmy niedawno o, em, o kondycji, o motywacji do ćwiczeń, o odżywianiu, czy chcesz zmienić to, jak wygląda Twoja relacja, Twój związek, Twoje partnerstwo, może relacja z rodzicami, może relacja z własnymi dziećmi. Bez względu na to, czy zmiana dotyczy pracy, odważnych decyzji, ryzyka w pracy, ryzyka w swoim biznesie, to nie ma znaczenia, czego dotyczy zmiana. Znaczenie ma to, co zrobisz dzisiaj, żeby uruchomić ten proces. O mojej książce 30 dni do zmian zbyt wiele chyba tutaj nie mówiłam, ale chciałabym wykorzystać to, że mam ją obok siebie, do tego, żeby powiedzieć Ci o kilku sposobach na. To jak tę zmianę wprowadzać rzeczywiście. Weź pod uwagę to, że właśnie bez względu na to, czego dotyczy twoja zmiana, musisz spodziewać się tego, że nie będzie łatwo. To jest kwintesencja słowa zmiana. Trudność, wymagająca sytuacja, wyzwanie, jakie przed sobą stawiamy. Gdyby to, co chcesz osiągnąć, nie było trudne, to pewnie nie jest aż taką zmianą. Pewnie nie jest aż tak dla ciebie transformujące, możemy wprowadzać zmiany na różne sposoby, możemy robić te ogromne metamorfozy życiowe, takie, które sprawiają, że ludzie naprawdę, którzy nas obserwują, są zadziwieni naszymi zmianami. Możemy jednocześnie też starać się, stopniowo, krok po kroku, tworzyć dla siebie bardziej bezpieczną przestrzeń. Jeżeli szukasz do tego motywacji, szukasz też też odpowiedzi na pytania, jak mam to zrobić. Zachęcam Cię do powrotu, do odcinku o, o tym, jak zmotywować się do ćwiczeń, bo tam właśnie mówię dużo o tożsamości w zmianie i o, o pracy też z tym, jak podchodzisz, jak podchodzimy do, do tego tematu. Dziś jednak, zróbmy sobie odcinek o siedmiu sposobach na wprowadzanie zmian w życiu. Może akurat ten koniec tego naszego sezonu, czyli Lipiec to jest dobry moment na to, żeby pewne rzeczy zacząć. Może potrzebujesz popracować nad swoim podejściem i ruszyć od sierpnia. Może kiedykolwiek usłyszysz te, ten podcast, masz ochotę, żeby to się wydarzyło od poniedziałku najbliższego. Tak czy inaczej, stwórzmy dla siebie właśnie taki schemat. Jeżeli robimy zmiany, to co należy zrobić dzisiaj? Siedem sposobów na wprowadzenie zmian w życiu. Odkąd pamiętam, czytam o zmianie, szukam informacji o tym, jak sobie pomagać, uczę się jak najwięcej teorii, które dotyczą funkcjonowania w zmianie, oporu wobec zmiany. I to, co tak naprawdę daje mi najwięcej do myślenia, to jest fakt, że tak naprawdę to wszystko jest bardzo proste. Tak naprawdę nie ma jakiegoś zadziwiającego, złotego środka, który sprawi, że zmiana w naszym życiu nastąpi. Idąc za tą myślą, że Dokonywanie zmian w życiu wcale nie musi być bardzo skomplikowanym procesem, zacznij od samego początku, to znaczy od wyznaczania celów. To jest jeden ze sposobów na zmianę w życiu. Standardowa, prawda? Każdy o tym wie, że wyznaczamy cele, szukamy metody SMART na przykład, staramy się je dookreślić, staramy się też tak naprawdę je urealnić, dopasować do naszego życia jak najbardziej, analizować też cele, przypominać sobie o celach. Na przykład. Brian Tracy, który już od wielu, wielu lat uczy wiele osób tego, jak, jak działać, zachęca do tego, żeby sobie codziennie notować te, te kilka celów, które są najważniejsze. Czyli wstajesz rano, robisz sobie kawę, notujesz na kartce raz jeszcze, po raz tysięczny w swoim życiu 10 celów. Okej, okay, może dla kogoś to jest sposób, niech tak będzie. Możesz wykorzystać jakiekolwiek inne sposoby na to, żeby wyznaczone cele stały się częścią twojej świadomości, bo to, że usiądziesz sobie pewnego dnia i zapiszesz, na przykład na liście 100 celów te piękne rzeczy, które chcesz osiągnąć w życiu, to jest tak naprawdę bardzo, bardzo mały pierwszy krok. To, co musisz zrobić, to jest zadbanie o to, żeby cel zaczął żyć, żeby zaczął istnieć, żeby stał się częścią twojej rzeczywistości. Moim sposobem ponieważ ja bym chyba nie przeżyła codziennego zapisywania po raz któryś z kolei moich celów. zwarywałem chyba od razu po prostu. Moim sposobem na wyznaczanie celów, ale też na ich utrwalanie jest tworzenie vision boardów na Pinterestie. To znaczy, ja wiem, że jest metoda numer jeden, która polega na tym, że sobie tworzymy vision boardy w formie papierowej i wyklejamy sobie różne rzeczy i robimy piękne kolaże. Jeżeli to jest Twoja bajka, zrób coś takiego. Ja nie mam do czegoś takiego zdrowia zdecydowanie. To znaczy, to jest fajna zabawa, ale ja potrzebuję mieć to przy sobie, nie potrzebuję mieć tego gdzieś przy sobie, nie potrzebuję mieć żadnego plakatu na ścianie. Ja potrzebuję mieć to w telefonie albo w, w laptopie, w formie wirtualnej. Więc ja zrobiłam sobie vision board na Pinterestie. Mam taką ukrytą swoją tablicę na Pinterestie, gdzie zebrałam e, zdjęcia. Cytaty, różnego rodzaju inspiracje fotograficzne, przede wszystkim, które mają mi pokazać to, jak ja się chcę czuć w ramach zrealizowanego celu. To znaczy, jest różnica między tym, co chcę zrobić, a jak chcę się czuć, bo zrealizowałam cel lub bo realizuję cel. To znaczy, powiedzmy, że chcę mieć, nie wiem, sześciopak na brzuchu taki cel chyba, który pojawia się u niektórych osób dosyć często. Powiedzmy, że chcę to osiągnąć, to wyobrażam sobie, że co, no, że vision, vision board będzie wyglądać pewnie, tak sobie myślę, będzie taką kompilacją pewnie pięknych sylwetek różnych ludzi, może jakiś puls może jakiś um, zbliżeń na ten sześciopak na brzuchu. Pewnie tak, tak sobie wyobrażam. Jak jeżeli koncentruję się na tym, co mam zrobić, no to chyba efekt końcowy, ten, ten efekt końcowy jest najważniejszy. Natomiast, jeżeli koncentruję się na tym, jak chcę się czuć, to sam widok sześciopaka na brzuchu niewiele mi zrobi. Na moim vision boardzie, no, akurat nie chodzi, nie mam w tym kontekście tego, tego vision boardu stworzonego, ale na przykład ja mam taki cel em, na ten mój kolejny rok życia. Mam ochotę pewne zmiany wprowadzić w życiu, chciałabym troszeczkę zmienić układ mojego tygodnia, układ mojego dnia, też dopracować rutynę, więc pracuję nad tym intensywnie i na przykład dla mnie jedną z takich rzeczy, która pozwala mi przypomnieć sobie, jak chcę się czuć w związku z ze zrealizowanym celem jest na przykład wschód słońca. I mam kilka zdjęć na moim wyższym bordzie, na tej tablicy inspiracji, gdzie jest kubek kawy i dopiero wschodzi słońce, albo jest piknik, właśnie jest wschód słońca, jest piknik, na przykład na plaży. Dla mnie takie zdjęcia pozwalają mi przypomnieć sobie, że chodzi mi o ukojenie, chodzi mi o życiowy spokój, chodzi mi o to, że chcę czuć. Że jestem w takim trybie trochę slow rano po to, żeby pędzić przez dzień. I właśnie to jest jeden z takich sposobów: jeżeli potrzebujesz stworzyć dla siebie przypominajkę o celach, to zrób to tak, żeby uruchomić emocje, żeby uruchomić to nie tylko potencjalną nagrodę, czyli emocje związaną z dumą. O, zrobiłam coś, osiągnęłam coś, potrafi coś mam jakąś nową kompetencję, jakiś certyfikat i tak dalej. Nie tylko o to nam chodzi. Dołóż do tego emocje. Jak będziesz się czuć w związku z tym, że ten certyfikat będzie? Co Ci to da? Może potrafisz sobie przypomnieć o jakimś symbolu? Może dla Ciebie to będzie na przykład kojarzyło się z mądrością? Może chodzi Ci o wykorzystanie jakiejś metafory zwierzęcia? Byłoby dobrze wykorzystać w tych vision takich tablicach inspiracji. Wszystko to, co uruchamia nam emocje, uczucia. To jest jedna z rzeczy. Wyznaczaj cele, nie rezygnuj z nich. Próbuj do skutku, żebyś, że jeżeli masz próbować do skutku realizować te cele, koniecznie musisz sobie o tych celach przypominać. Więc A. Przypominaj sobie, tak jak robi to Brian Tracy, przypominaj sobie w bardziej artystyczny sposób, emocjonalny sposób, czyli na przykład po, poprzez tworzenie vision boardów, albo na przykład Rozmawiaj z kimś, uczestnicz w grupach wsparcia, w grupach rozwojowych, weź udział na przykład w warsztatach raz w miesiącu, powiedzmy, nie wiem, stworzenia makram, bo chcesz być twórcą makram, cokolwiek. Teraz wymyślam chyba, co się da. Ważne jest to, żeby wyznaczony cel po prostu stał się częścią rzeczywistości. Jeżeli włączysz go w swoje życie na różne sposoby, masz o wiele większą szansę, żeby tę zmianę w życiu wprowadzić. Przykładem tego, Włączania w życie może być wykorzystanie różnego rodzaju rzeczy materialnych, które też ci pomogą w przypomnieniu sobie o tym, kim chcesz być, kim chcesz się stać. Mogą to być plakaty motywacyjne, które zawiesisz nad swoim biurkiem albo w kuchni. Może to być zmieniona grafika, która jest w twoim telefonie jako tapeta. Może postanowisz um, wyeksponować określone książki. Może masz ochotę założyć, nie wiem, bluzkę z jakimś, jakimś motywem, który ci to symbolizuje. Może chcesz, żeby w twoim samochodzie zawsze była butelka wody, bo dla ciebie to jest ten symbol, że żyjesz zdrowo. Opcji jest mnóstwo. Zachęcam cię do uruchamiania kontaktu z celem poprzez właśnie takie inspirowanie się oraz poprzez dawanie sobie wielu sygnałów w świecie materialnym. Że właśnie zmieniasz swoje życie. Właśnie będzie inaczej. Teraz będziesz troszeczkę pewne rzeczy robić inaczej. Druga rzecz, drugi sposób związany ze zmianą w życiu to jest słuchanie. Tym razem słuchanie siebie. Zwracanie uwagi na przykład na swoje ciało, na intuicję. To jest jedna z takich najtrudniejszych rzeczy. To znaczy. Intuicja, wydaje mi się, że intuicja może się kojarzyć z taką kojącą, kojącym stanem. Dosyć. Tak mi się wydaje. To znaczy, um, mój głos intuicji mówi mi zrezygnuj na przykład. Albo nie idź tam, albo nie rób tego. Coś mi mówi w środku, że muszę zrobić inaczej niż robię aktualnie. Ale ja zachęcam Cię do zrobienia kroku trochę w inną stronę. Kroku w stronę dyskomfortu. Podkreślam, że to jest bardzo trudne, wiem to doskonale. Szczególnie jak pomyślę o ostatnich moich e, przemyśleniach, jakichś refleksjach, które poczyniłam ostatnio. Oj, to jest okropnie nieprzyjemna e, część życia i nieprzyjemna część zmiany, ale niezbędna. Słuchanie swojego dyskomfortu to jest zwracanie uwagi na to, że dzieje się coś niedobrego, że się źle czuję, że na przykład e, zaczynam znowu w, w siebie wątpić. Że na przykład myślę w sposób, który, w który nie chcę myśleć, że na przykład kogoś oceniam, albo czuję się źle w określonym towarzystwie, w, określonej, w określonym temacie rozmowy, czuję się źle. Naturalnym sposobem reagowania może być odcięcie się, zdystansowanie się na przykład do ludzi, do relacji, do sytuacji, do tych tematów, powiedzmy, czy do poruszanych kwestii. To może być naturalny ruch wycofanie się. Nie chcę brać w tym udziału, nie chcę w tym uczestniczyć, bo dana sytuacja powoduje mój dyskomfort. Jeżeli chcesz dokonać zmiany w swoim życiu, szukaj tego dyskomfortu, zwracaj na to uwagę. Zwracaj uwagę, czyli zadaj sobie czasem takie pytanie: dla mnie magiczne, o co tak naprawdę ci chodzi? O co mi chodzi? Czy chodzi mi o to, że jestem zasmucona, że ktoś coś powiedział? Nie, w sumie nie, nie chodzi mi o to. Czy chodzi mi o to, że potrzebuję czyjegoś wsparcia, ciepłego słowa? Czego mi brakuje? Co ja czuję tak naprawdę na ten temat? Teoretycznie wiemy, co czujemy, prawda? Teoretycznie każdy z nas jest w kontakcie ze sobą, więc wie, o co mu chodzi. Ale bądźmy szczerzy, tak naprawdę hmm, często nie wiemy, co czujemy. I ja mówię to z własnego doświadczenia. Ja bardzo często po czasie uświadamiam sobie, że na przykład źle interpretuję swoje odczucia, źle interpretuję swoje reakcje, źle interpretuję swoje zachowania. Miałam ostatnio taki moment absolutnego zaskoczenia rzeczywistością, naprawdę taki moment, że zapisałam chyba z 20 stron w moim dzienniku stron wypełnionych zaskoczeniem, Brakiem wiary w to, co odkryłam na swój temat. No i może podzielę się z Tobą też tutaj tym. We wszystkich testach psychologicznych wychodzi mi, że jestem ekstrawertyczkiem. Ekstrawertyczkiem? Dobra. Dobra. Okej. Okay. We wszystkich testach psychologicznych. Jakie robiłam, wychodzi mi zawsze, że jestem ekstrawertykiem. No i wszystko byłoby fajnie, prawda? Ponieważ oceniłam siebie, jakoś tam siebie postrzegam i to jestem ja. Mam cechy ekstrawertyczne, mam pewne kompetencje ekstrawertyczne, ale generalnie jestem introwertyczką. Byłoby ok. Natomiast w pewnym momencie rzeczywiście miałam taki kryzys egzystencjalny mocny. Szczególnie po tym czasie pandemii, kiedy. Bardzo ograniczyły się kontakty, spotkania, takie nagłe wypady do ludzi, przypadkowe spotkania, które kończyły się wyjściem na kawę, wieczory, zupełnie niespodziewanie, rozwiązane w taki sposób, że mamy gości, to wszystko się skończyło. My mieliśmy dużo czasu w domu, rodzina, dzieci, najbliżsi mało takich zróżnicowanych, zadziwiających, właśnie spotkań tylko bardziej taki, taki trwały rytm. I Ja w pewnym momencie miałam taki ewidentny, mocny kryzys egzystencjalny. Jeżeli zastanawiasz się nad tym, o co chodzi, mam podcast na ten temat, odeślę się do niego. Miałam taki kryzys egzystencjalny, i nie miałam, tak naprawdę nie mogłam dojść do tego, o co mi chodzi. Nie mogłam kompletnie zrozumieć, na jaki to jest temat. I odnosząc się do tego miejsca, słuchaj, zwracaj uwagę na swoje ciało, ale też na intuicję, zaczęłam zauważać, że. Ja mam wypracowane cechy introwertyczne, czyli poprzez pandemię, poprzez te wszystkie sytuacje, też moje doświadczenia dużo dzieci naraz i tak dalej. Wypracowałam sobie pewne schematy, które wymagają ode mnie bycia ze sobą. Prawda? Mam pracę bardzo intensywną, mam bardzo intensywny czas w domu, więc naturalnie moja odporność na pewne rzeczy jest mała, więc muszę odbudować to w samotności. Ale tak naprawdę ja. Żyję relacjami z ludźmi, ja żyję spotkaniami, ja żyję intensywnością tego wszystkiego, tylko muszę później sobie odpocząć. Nie mogłabym dojść do tej rewelacji, tak naprawdę, gdybym nie posłuchała dyskomfortu, a ten dyskomfort był ogromny, bo ja zaczynałam na przykład wątpić w siebie w jakichś dziwnych miejscach, których nie powinnam teoretycznie wątpić w siebie. Zaczęłam Analizować pewne rzeczy za bardzo, porównywać się w jakiś dziwny sposób, w który nie porównywałam się wcześniej, mogłabym odwrócić się od tego albo zacząć oceniać innych ludzi, wręcz, a nie siebie. Mogłabym skoncentrować się na tym, że, że to nie jest mój problem, że się nie wiem, starzeję. Tak usłyszałam od mojej koleżanki, że po prostu chyba się starzejemy i to dlatego taki jest dyskomfort. Nie, nie, nie. Zatrzymałam się przy tym dyskomforcie i bardzo dużo na ten temat pisałam, myślałam, rozmawiałam z moim mężem, analizowałam to z różnymi osobami, i w końcu okazało się, jakie jest rozwiązanie. Jeżeli chcesz zmiany w życiu, musisz słuchać dyskomfortu. Dlaczego to odnosi się do zmiany? Bo ja, na przykład, w tym kontekście, pozostając w tej mojej historii, ja sobie przy tej zmianie pozostałam i doprowadziłam do niej. Wyznaczyłam na nowo cele, przebudowałam troszeczkę swoje postrzeganie też siebie i swoich najbliższych miesięcy. To była ta zmiana, której potrzebowałam. Chyba tu jest najważniejsza rzecz. Często jest tak, że my musimy dokonać zmiany, o której nawet do tej pory nie myśleliśmy. To nie jest zawsze tak, że aha, no to ja potrzebuję coś zmienić w swoim życiu, wyznaczę sobie cele, no i teraz zaczynam to sobie rozpakowywać. Nie za bardzo. Często jest tak, że my Chodzimy z tym dyskomfortem: jest źle, jest niefajnie, coś nie działa, coś uwiera, coś przeszkadza, coś jest niepokojącego. Myślę, że każdy z nas tak, taki, takie uczucie niepokoju zna doskonale, że teoretycznie jest wszystko ok, ale jest mi źle, więc jest to niepokojące, jest dziwnie i tak dalej. I dopiero wtedy my uświadamiamy sobie, że zmiana jest potrzebna i Krok po kroku musimy w końcu dojść do tego, jaki jest ten cel. Często ten cel jest dopiero na końcu naszych rozważań na temat zmiany. Prawda? To jest drugi sposób na zmianę w życiu. Jeżeli jest dyskomfort, posłuchaj go. Bardzo mocno go posłuchaj. Trzecia rzecz. Planuj dzień. Określaj to, co chcesz zrobić i stopniowo działaj. Wiem, że to jest taka rzecz, o której chyba wszyscy wiedzą, że. Trzeba planować i tak dalej. To jest bardzo oczywista wręcz wiedza na temat zmiany, ale jeżeli zależy Ci na czymś, co jest wymagające, zrób to mądrze po prostu zaplanuj dzień mądrze. Sposoby są przeróżne, strategie, techniki możesz sobie znaleźć w różnych miejscach. Oczywiście, ja zachęcam do zajrzenia do moich kursów, za zarządzania czasem sobą zadaniami albo organizację od A do Z. Ale to, do czego ja chcę cię na, na, ale to, do czego ja chcę Cię zachęcić teraz przede wszystkim, to jest planowanie dnia w taki sposób, aby wyznaczyć sobie blok czasowy oddany zmianie. Prawda jest taka, że jeżeli nie zaplanujesz działań związanych ze zmianą, to prawdopodobnie ich nie zrobisz. Nasz mózg działa w taki sposób, żeby. No, nie było za dużo opcji na wprowadzanie modyfikacji w życiu. Nasz mózg działa na zasadzie ekonomii poznawczej, to znaczy wszelkie nowe rzeczy, wszelkie działania, które wymagają zapomnienia o nawykach, wszelkie nieautomatyczne działania są wydatkiem energii. Nasz mózg nie chce tego, chce oszczędzać energię, dlatego lubi tak bardzo automatyzmy, nawyki, przyzwyczajenia, schematy. Każda zmiana jest nowością wytrąca ten mózg z rutyny, z, z automatyzmów i w związku z tym no, jest nielubiana. Jeżeli chcesz dokonać zmiany, musisz znaleźć w ciągu dnia blok czasowy na taką zmianę. Jeżeli ja chcę chodzić spać na przykład o 23.00, nie ma szans, jest 23.23 23 aktualnie, jeżeli ja chcę chodzić spać o 23.00, to raczej powinna wygospodarować sobie blok czasowy już pewnie od 21., żeby ogarnąć wszystko to, co potrzebuje sobie ogarnąć przed pójściem spać i rzeczywiście o tej 23. się położyć do łóżka. Jak widzisz, to jest na razie na moje marzenie, a nie plan. To wstawanie wcześniej, ewidencję. Więc planuj dzień poprzez bloki czasowe, na przykład. Byłoby idealnie, jeżeli oczywiście masz taką możliwość, Gdyby ten blok czasowy był pierwszą rzeczą, jaką robisz w ciągu dnia, na przykład chcesz zadbać o swoje zdrowie, chcesz na przykład um, zadbać o swoje, swoje sposoby radzenia sobie ze stresem, to czemu nie mieć wyznaczony blok czasowy na działania rano, na przykład medytacja, na przykład zaparzenie sobie nie wiem, ziółek, jakichś zdrowych, herbat i tak dalej. Czyli blok czasowy, kiedy wiesz, aha, czyli od tej 7 do 7.30 działam sobie z moim projektem zdrowie. Jeszcze krótka rzecz, o, może o tym, o co mi chodzi z tym blokiem czasowym. Blok czasowy może trwać różnie, na przykład pół godziny, 90 minut, raczej nie dłużej. I to jest czas, w którym realizujesz zadania dotyczące swojego celu. Tylko takie zadania. Nie ma wtedy dostępu do telefonu, nie ma dystraktorów, nie ma zajmowania się milionem innych rzeczy, tylko jest zajmowanie się tym konkretnym tematem. I blok czasowy może dotyczyć oczywiście sfery zawodowej, od tego to wszystko się zaczyna tak naprawdę. Ja uwielbiam bloki czasowe, podczas których nagrywam podcasty i nagrywam pięć odcinków na raz. Uwielbiam bloki czasowe, kiedy zajmuję się mailami i nie muszę myśleć o niczym innym i wiem, że to jest dzień na maile. Uwielbiam bloki czasowe, podczas których zajmuję się finansami, wystawianiem faktur, płaceniem rachunków, załatwianiem takich rzeczywiście mm, ważnych rzeczy, które trzeba zamknąć. To daje poczucie po pierwsze zrealizowanych rzeczy, bo wiem na co przeznaczyłam 3 godziny, powiedzmy, ale też to daje duże szanse na to, że szybciej uporam się z różnymi zadaniami i jest większa też szansa na to, że to będzie przynosiło jakieś pozytywne skutki. Tak samo jest ze zmianą. Jeżeli chcesz zmiany w swoim życiu, w jakiejkolwiek sferze, znajdź blok czasowy na to, żeby rzeczywiście zrobić coś w tym temacie. Czwarta rzecz. Nie narzekaj, szukaj rozwiązań. No, tutaj chyba tu mamy temat rzekę. <grym> Bardzo trudna rzecz. Kolejna trudna rzecz, ale to nie jest odkrycie też Ameryki. Zmiana raczej powinna być powiązana z pozytywnymi emocjami, przynajmniej jak najczęściej. To znaczy, będzie ci towarzyszyć dyskomfort. Będzie ci czasem nieprzyjemnie, może pojawią się wątpliwości, będzie trudno. Czasami do zmiany dochodzimy dlatego, że tkwimy w toksycznych relacjach, zastanawiamy się nad może obraniem innej ścieżki w życiu zawodowym itd. Może być tak, że zmiana zaczyna się od trudnych rzeczy. Więc to, że potrzebujesz czasami wyrazić te emocje, że jest ci trudno, że odczuwasz to wszystko, to, to nic złego. Każda emocja jest potrzebna. Potrzebny jest smutek, złość, nawet zazdrość, nawet zawiść to jest ludzkie. Pytanie jest, co zrobisz z tymi emocjami? Bo to, że one się pojawiają, to nie jest zbrodnia. Zrób coś z tymi emocjami, jak już się pojawią. Tutaj, w tym Twoim działaniu, tak naprawdę odzwierciedla się to, jak sobie radzisz. Nie w tym, czy się pojawi, tylko co zrobisz, jak się pojawi dana emocja. Nie narzekaj, to jest właśnie to, co robisz z tymi emocjami trudnymi. Jeżeli czujesz dyskomfort, jest ci trudno, odczuwasz zazdrość, zawiść, może trudno ci pewne rzeczy zrozumieć, może masz wątpliwości, posłuchaj tego. Mówiliśmy o zwracaniu uwagi na intuicję. Posłuchaj, usłysz swoje emocje, a następnie zastanów się nad tym, jakie rozwiązania możesz sobie zaoferować. Jeżeli tkwię w trudnej relacji i jest mi ciężko, bo chyba to jest toksyczna relacja, to wiesz, narzekanie nic nie da. No bo co z tego, że ja sobie ponarzekam albo powiem do 15 osób o tym, że to jest jednak toksyczna relacja? Pytanie, co ja zrobię? Czy ja wygaszam tę relacje? Czy tworzę dystans? Czy zbuduje jakiś bufor przed kolejnym spotkaniem, czy na przykład ograniczy częstotliwość tych spotkań i wybiorę inne, bardziej zdrowe relacje, to jest działanie. To, że pojawiła się trudna emocja, to jest dla ciebie kopniak motywacyjny. Działaj. Kolejna rzecz, którą możesz zrobić, jeżeli chcesz zmienić swoje życie, to jest robienie małych kroków. Chyba najbardziej popularna metodologia, metoda Kaizen zachęca do tego, żeby robić małe kroki. Tylko pamiętaj o tym, żeby nie robić tutaj przerostu formy nad treścią. To znaczy, no, nie rozpisuj sobie tego wszystkiego na małe kroczki. Wiem, że to jest jakiś sposób dla niektórych osób, ale mam wrażenie, że my tracimy całą energię życiową często na planowanie, a potem nie ma siły na działanie. Jeżeli chcesz dokonać zmiany, potrzebujesz zrobić cokolwiek innego. Musisz coś zrobić inaczej niż było to robione do tej pory. To znaczy, rób małe kroki. Małym krokiem nie jest pisanie biznesplanu wręcz, tylko małym krokiem jest podjęcie jakiejś nowej decyzji, zrobienie drobnej rzeczy dla siebie. Dzisiejsze decyzje to jest jutrzejszy efekt. Jeżeli Mówimy o małych krokach, no to małym krokiem może być to, że ktoś podsuwa mi, nie wiem, paczkę chipsów, a ja nie dziękuję i nie sięgam po te chipsy, bo wiem, że moim krokiem jest na przykład detoks od, od tego typu rzeczy. Jeżeli mówimy o małych krokach, to małym krokiem byłoby na przykład wypicie szklanki wody rano, czego nigdy nie robisz. Ja wiem, że to może nie brzmi od razu jak wielka życiowa metamorfoza, ale zmiana zaczyna się od takich rzeczy, nie od, nie od skoków. Między tobą dzisiaj, a tobą w przyszłości jest przepaść, którą zasypujesz drobnymi rzeczami, które robisz. Z każdą drobną rzeczą, którą robisz, stajesz się kimś innym, stajesz się tą nową wersją, nabywasz nowe cechy, zdobywasz nowe umiejętności, kompetencje, stajesz się kimś nowym. I to jest ten sposób, którego potrzebujemy. Małe kroki. Kolejnym sposobem, który, do którego ci bardzo zachęcam, jest zrobienie ważnej rzeczy, o której często zapominamy w zmianie. Nazwałam to prosto. Jedz zdrowo, dbaj o swoje paliwo. Każda zmiana, której chcesz dokonać, wymaga wysiłku. Czasami musisz pewnie zarwać noce, żeby skończyć ten projekt. Czasami musisz przeznaczyć dużo energii życiowej, żeby sobie poradzić z trudną rozmową. Czasami potrzebujesz kreatywnego myślenia, fajnych koncepcji i dobrego rozpisania sobie pewnych rzeczy, prawda? To jest dużo. Każda z takich rzeczy to jest Twój wysiłek, wysiłek Twojego umysłu. Jeżeli nie dbasz o to, aby zapewnić sobie paliwo. To działasz na pół gwizdka. No to to jest już zupełnie bez sensu. Chcę pięknie zmienić swoje życie, ale absolutnie nie dam sobie w ogóle szans na realizację tego planu. Tym właśnie jest niedbanie o to, co dostarczasz swojemu organizmowi. Jeżeli odczuwasz stres, ponieważ Twoja zmiana jest, nie wiem, zmianą w pracy i to cię dużo kosztuje, szczególnie wtedy zadbaj o to, aby odżywiać się zdrowo możesz sięgnąć oczywiście po adaptogeny, które w sytuacjach stresowych działają świetnie. Na przykład ashwagandha jest taką opcją. Możesz pilnować siemienia lianego, które też wpływa pozytywnie na jelita, wpływa pozytywnie na układ pokarmowy. Możesz dbać o to, żeby więcej kiszonek w takich sytuacjach stresowych, w okresach stresujących zjadać, wypijać. Dbaj o to, żeby twoje ciało miało skąd czerpać energię. W zmianie twój mózg wydatkuje mnóstwo sił. Ty potrzebujesz mu dać na to szansę. Daj sobie szansę na zmianę. Zmiana nie wydarzy się wtedy, kiedy twoje życie będzie beznadziejne, bo nie będziesz mieć energii życiowej do tego, żeby je przeżywać. To jaka to jest zmiana? Czy sukcesem na przykład jest to, że ktoś jest wyprany emocjonalnie? Nieszczęśliwy, niezadowolony i w rozsypce? Czy sukcesem jest to, że działasz krok po kroku i pilnujesz bardzo mocno tego, co sobie dostarczasz w kontekście zdrowia fizycznego? I ostatnia rzecz: wylusuj. Proszę, nie bierz wszystkiego na poważnie. Poza tym, umów się ze sobą, że pewnie wiele rzeczy, którymi się przejmujesz, to nie jest coś, co jest w Twojej kontroli, co możesz zmienić. Więc po coś tym przejmować? Daj sobie czasami spokój ze sobą, odczep się od siebie, poklep się po ramieniu i powiedz magiczną mantrę. I tak dzisiaj dużo zrobiłem. I tak dzisiaj dużo zrobiłam. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Jeżeli poszukujesz inspiracji, wiedzy i innych psychologicznych perełek, zapraszam na bloga editasajons.pl. Do usłyszenia następnym razem.